temat wprowadzający ten film wprowadzi Was po prostu w te tematy, które będą w dniu dzisiejszym przede wszystkim. Wczoraj taki był filmik zrobiony na temat tego, że Żydzi w Jerozolimie nałożyli podatki w wysokości 190 milionów dolarów na chrześcijańskie wspólnoty religijne oraz na islamskie wspólnoty religijne. No i sobie zagładę szykują, wiesz. I się jak nie chcieli słuchać Jezusa, zamordowali. No i co? Bez kary Bóg nie pozostawi, co? Kopię ogląda. Nieodwracalne. Tak jak Adam i Ewa nieodwracalnie zgrzeszyli, to są rzeczy nieodwracalne, że co? Armagedon to jest wojna Boga jasna. Trzeba by było jeszcze raz uwierzyć w Jahwe. Jak to u nas, u was? Biblia była jedna, Biblia jest jedna. Pragniemy podziękować za dobroć napotkanych ludzi, za dobrodziejów Jasnej Góry z kraju zagranicy, którzy otaczają nas swoją opieką i życzliwością, a którym Bóg nie szczędzi swoich łask i świateł.
Witam szanownych, Maryjo, szanownych czytelników. Matko miłości, Twój Syn Jezus Chrystus w swoim nauczaniu mówi o miłości nieprzyjaciół. Patrujący się w Twoje oblicze tej cudownej kaplicy oraz słuchacze katolickich rozgłośni radiowych i telewizji, my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to najtrudniejsze zadanie w naszym życiu chrześcijańskim. Człowiecze, modlitwę ją znosimy, ale właśnie obowiązek czynienia dobrze tym, którzy nie zawsze nam dobrze czynią. Pudzielczyk Wolina, taki postaw. Zbawiciel przedstawia to w Ewangelii w sposób zdecydowany i bezdyskusyjny. Nie pomogą tłumaczenia, że to on pierwszy, że ja się nie gniewam, tylko nie chcę z nim rozmawiać, że jestem gotów wybaczyć, ale niech on pierwszy wyciągnie rękę. Życie uczniów Chrystusa wyklucza taką postawę. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie, powiedział Jezus, który ukochał nas gdy nad tym miastem, zresztą to już jest stolica, tak, stolica Izraela. Najlepsza matka, no i będą budowali taką właśnie świątynię, tą Ucz replikę. Ucz nas kochać ludzi tak, jak kochał ich Jezus, jest taka mała makieta, który replika wychodził do człowieka, tej świątyni, którą sobie mogą przychodzić, żyć i oglądać. I widzicie, że to jest projekt żywy, tak? To jest wystawione, tam ludzie mogą przychodzić, oglądać, dotykać, pasać, przyglądać się, pomarzyć, co i jak. Rozmawiać ja wam powiem tylko tak, pierwsza świątynia powstała w latach 1966. Łukasz mówi o zachodzie słońca, wszyscy, którzy mieli cierpiący na rozmaite choroby, na miejscu wskazanym poprzednio przez króla Dawida, on zaś na wzgórzu, na każdego z nich kładł ręce, tym właśnie świętym na tej skale, gdzie stoi teraz ten sporny mecz, Jezus w północno-wschodniej części Jerozolimy, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze na żądanie Boga, do niego Jahwe swojego syna, tak? Bożni, w tej chwili bardzo dużo mówi się już o trzeciej świątyni, kochający Zbawiciela, Salomona, którą to Izrael stara się za wszelką cenę odbudować na miejscu byłej. Ale on jest, Syjon jest wzgórzem świątynnym w Jerozolimie, przyszedł ratować wszystkich, pierwsza świątynia i zależało mu na każdym człowieku. Mieszkał tam sam Bóg, tak twierdzą te ruchy syjonistyczne. Ja wam powiem, modlitwę, to nie tylko są sekty jakieś żydowskie, które... To nie tylko są jakieś sekty żydowskie. Dzisiaj będzie na pewno dużo więcej, bardzo dużo więcej szczegółów. Ja wam pokażę. Ale dzisiaj dużo więcej będzie szczegółów. Chcą to budować, stoją ogromne, naprawdę ogromne pieniądze, środki są przygotowane. Maria! Modlitwę tę wznosimy, ponieważ czasami z przekonaniem, że to świątynia odbudować, aby ich no i w ten sposób przyspieszyć tak zwany koniec świata. Obdarz nas swoją siłą. Jeszcze jedno, co się nakłada bardzo dziwnie, sytuacje w niedaleko Izraela, w Syrii, tak, tam nawet gdzie są biblijne takie teksty odnoszące się do terenów syryjskich, jest mowa o tak zwanym Harmgedonie. Tak? To jest takie, no mówimy Harmgedon, ale to naprawdę musi Harmgedon. Harmagedon, Harmagedon, tłumacz, co to znaczy, a nie wiesz, co się czyta. A wtedy tak bardzo potrzebujemy Twojego uleczenia i zostawmy to na bok. Generalnie chodzi w tym wszystkim o to, że w tych miejscach wskazanych w Biblii ma odbyć się ta wielka walna bitwa wielu narodów, która będzie po prostu końcem czasów i zacznie się nowa jakaś tam era, tak? Różnie to u nas jest inaczej, u nich jest inaczej. W każdym razie wszystkie te religie, judaizm, chrześcijaństwo, nawet islam, mają wspólne takie tutaj odniesienia do tego końca świata. Dopóki widzicie,
Oczywiście teraz Jerozolima jest podzielona na trzy różne religie. Nie jest możliwe wprowadzenie tam i wybudowanie takiej świątyni, ponieważ właśnie w tym miejscu stoi jeszcze ten słynny meczet, który koliduje, tak, w momencie, myślę, przejęcia władzy pełnej w Jerozolimie. Zdrowaś, Mario, czyli wyrugowania, czyli stracenia kontroli nad tym meczetem, stracenia kontroli nad miejscami związanymi z chrześcijaństwem. Żydzi będą mogli zrobić i przeprowadzić tą budowę w trybie bardzo szybkim. Dzisiejsza technologia będzie to szybciej niż 7 lat, jak robi to Salomon. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pana z Tobą. No i dzisiaj będziemy na ten temat, wyciągniemy wszystko po kolei, co już się spełniło, co już się stało. No ja też nie wierzę w takie, wiecie, rzeczy jakieś przepowiednie, nie jestem jakimś takim zwolennikiem wprost, ale dziwnie się to wszystko składa w tym kierunku, naprawdę bardzo dziwnie. Rozpatrzcie sami tą sytuację teraz wokół Izraela i wszystko, co odnosi się do tych czasów ostatecznych, tak zwanych, tak? Praktycznie nie ma odstępstwa ani w Boga, ani w lewo, ani w prawo. Wszystko idzie w jednym kierunku. I ta świątynia tutaj, tą makietę, którą widzicie, może stać się, po prostu zmaterializować się. I wszystko na to wskazuje. No, nagle tyle lat nie ma. Izrael przecież mógł dużo wcześniej Jerozolimę uczynić sobie stolicą, tak? Mógł pociągnąć dalej temat, próbować, ale jednak nie. Jednak oni na coś czekali rzeczywiście. No i sytuacja na Bliskim Wschodzie przypomina właśnie, że zbliża się taka wojna narodów i to odbędzie się na terytorium Syrii. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Irańczyków, Żydów, jeszcze kilka, jeszcze tam jakichś innych jest nacji. Są Irakijczycy też tam walczą, tak, czyli można już powiedzieć, że jest to zgromadzenie narodów na placu boju. Błogosławiony owoc. A zapomniałem jeszcze, wiecie, Amerykanie jeszcze, tak, czyli przynajmniej dziewięć przedstawicieli, dziewięć krajów, które przedstawiają, dziewięć narodów w zasadzie oddzielnych. Zdrowaś, Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między Będę się starał ten materiał zrobić jak najszybciej, także obserwujcie kanał, kiedy się pojawi. Aha, i tam coś słyszałem ostatnio u Pana Woźniaka, autora, że znikają jakieś tam subskrypcje i on doradza, żeby ten dzwoneczek jakiś tam uruchamiać. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Więc jeżeli Wam też znikają jakieś subskrypcje, to też uruchomcie sobie ten dzwoneczek. Podobno to lepiej działa, tak powiedział autora, to jest na tym przybytku, jakby to można było powiedzieć, YouTube, więc chyba lepiej, tak? Pozdrawiam wszystkich i zapraszam, będzie temat związany właśnie tutaj z biblijnymi historiami i to, co teraz się dzieje, połączymy wszystkie fakty, jakie się stały, z linkami, z filmami, z materiałami. Będzie to pewnie duży materiał, ale postaram się, żeby było rzetelnie wszystko wyłożone, żebyście do każdego miejsca mogli się odwołać linkiem, skoczyć, zobaczyć, przejrzeć, odsłuchać, przeczytać. Ja to już zrobiłem. No i powiem Wam szczerze, a to, co Wam powiem, to będzie w następnym odcinku. Powiem i pokażę, zresztą to samo wyjdzie z kontekstu, sami zobaczycie po zestawieniu wysłuchali modlitwy, prośby i dziękczynienia, z czym mamy do czynienia i co się będzie dalej działo. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na ten materiał. Modlimy się i zawierzamy pielgrzymów z Rzeszowa, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Modlimy się w intencji Zofii i Henryka Węsierskich z okazji 44. rocznicy zawarcia Związku Małżeńskiego. Polecamy ich dzieci. Modlimy się witam wszystkich, Bartosz mówi, wieczorynka dzisiaj na temat, jak już mówiłem w presji, o bezpiecznych miejscach, tych najbezpieczniejszych, gdzie dziewiątowe elity w razie czego mogą się schronić. Jak już zauważyliście, a stali widzowie kojarzą taką sytuację, gdzie tu jest troszeczkę miejsca, więc będą ilustracje. Tak, no są zdjęcia.
życia, są różnego rodzaju mapki, lokalizacje, gdzie te miejsca bezpieczne się znajdują. Będę zechciał to wszystko Wam pokazać. Serdecznie zapraszam. Polskich ofiar na Ukrainie, która miała informujemy mieć w dziennik. Przeznaczenie oficjalne tylko i zmiana wyłącznie w komisji. Wkrótce może zostać wybrany nowy przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tego, co to oznacza dla prac nad projektem Zatrzymaj Aborcję? Ratunek w miłosierdziu. W klasztorze w Płocku siostra Faustyna usłyszała prośbę Pana Jezusa dotyczącą namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego po przypadającej rocznicy pierwszego objawienia Bożego orędzia, czytam w naszym dzienniku.
Komisja nie jest partnerem. Unia nie może sięgać po kompetencje, której traktaty jej nie przyznają. Nasz dziennik rozmawia z europosłem Markiem Jurkiem. Dodatek zdrowy styl życia. Przepisy na różne rodzaje odstóp wykonane samodzielnie są zdrowe. W naszym dzienniku także o ziołach na chore zatoki pisze Zbigniew Nowak. Były to wybrane problemy, tematy artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja, dzieła filmy wyrosła przede wszystkim modlitwą, oferowanym czasem, cierpieniem, a także darem serca. Dziękujemy szczególnie na ręce ofiar oraz sprzedlec. A są to m.in. Państwo Dorota i Andrzej Mazurowie, Pan Kazimierz Miłkowski, Pani Marianna Nowosielska, Państwo Bogu Miła, Bożena i Krzysztof Miłyński, Pani Jadwiga Radomska, Pani Aleksandra Radzikowska, Pani Ewa Radzikowska, Pan Jan i Pan Tadeusz Ratuszcy, Państwo Maria i Paweł Romanowscy, Pani Marianna Skorodziuk, Pani Rosita Sobiczewska, Państwo Danuta i Edward Suchorzebrscy, Pani Maria Syrowiec, Pani Jolanta Szmulska, Pani Wiesława Szostek, Państwo Helena i Stanisław Szwedowie i Pani Ewa Tomaszewska. Bardzo dziękujemy wszystkim. Pozdrawiamy, zachęcamy całą rodzinę Radia Maryja. Nie tak, że piwa gdzieś tam między szczytami, tylko w górach, gdzieś tam w grotach, jaskiniach, w wydrążonych miejscach skar. Tak? Kasecie, polub jachwę, zaufaj Bogu, On cię ocali. Nie musisz się nigdzie chować, szczególnie w takim momencie, szczególnie w takim czasie. Jachwę ochroną, ale gdyż ludzie pojęcia zielonego nie mają. Ciągle myślą, że będzie tak samo, jak Żydzi też grzeszyli i myśleli, że ciągle będzie tak samo, a jeszcze teraz Maggor Misabib, zgroza dookoła. Żydzi myślą, że przywrócą Jeruzalem. Jeżeli oni już zgrzeszyli, narobili dużo zła, to tak samo jak Adam i Ewa, nieodwracalnie stali się niedoskonali, zgrzeszyli, umarli, wydali potomstwo też, które grzeszy, bo jest niedoskonałe, i do widzenia musiał przyjść Jezus Chrystus. To dlatego na Jezusa czekali spiskowo, obrócili się przeciwko temu Jezusowi Chrystusowi. Kolejne zło, już żadnej nadziei nie ma naród izraelski jako naród. Miejsca odosobnienia, tak? Czyli nie po to, żeby ratować tych w środku, tylko na przykład, żeby język, a wraz z nim kultura i dziedzictwo intelektualne wspólnoty, która się nim posługiwała. W Polsce na przełomie XX i XXI wieku dzięki zaangażowaniu miejscowych aktywistów udało się wskrzesić język wilamowski. Społeczność lokalna w Wilamowicach koło Bielska-Białej świętowanie Dnia Języka Ojczystego rozpocznie w piątek. Doktor Stanisław Kordasiewicz z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że obchody będą połączeniem wydarzeń naukowych i artystycznych. Będziemy mieli na miejscu ekspertów, którzy będą opowiadali o różnych językach mniejszościowych, także o swoich doświadczeniach w wspieraniu, ratowaniu tych języków. Natomiast ważne dla nas jest udział społeczności lokalnych i mamy szereg wydarzeń przeznaczonych właśnie dla mieszkańców. Między innymi liczne koncerty, występy artystyczne, także pokaz filmu dokumentalnego na temat Wilamowic i języka wilamowskiego. Zmieniamy temat. 13 koncertów symfonicznych i kameralnych oraz dwa recitale. To program 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Wystąpią światowe gwiazdy klasyki i debiutujący na europejskich scenach artyści młodej generacji. Podczas inauguracji 16 marca w Filharmonii Narodowej w Warszawie zagra wybitny pianista Christian Zimmermann, zapowiada dyrektor generalny festiwalu Elżbieta Penderecka. Czekałam na niego bardzo długo i cieszę się, że właśnie otworzy festiwal. No, naturalnie wykonuje drugą symfonię Leonarda Bernsteina, Age of Anxiety, który zresztą wielokrotnie wykonywał jeszcze pod batutą samego mistrza. Zagra ten koncert u nas dwukrotnie, a później dopiero jedzie do Baden-Baden, do Berlina, do Salzburga i do Lucerny. Także jestem szczęśliwa, że będziemy mieć tak wielkiego artysty, naszego rodaka, na otwarcie festiwalu. Patronat medialny nad festiwalem objął program Drugi Polskiego Radia. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Belgijka Helga Stevens chce być wiceszefową Parlamentu Europejskiego i zająć miejsce zwolnione przez Ryszarda Czarneckiego. Te informacje potwierdzili Polskiemu Radiu jej współpracownicy. Beata Płomecka.
Europosłanka z Belgii jest wiceprzewodniczącą grupy konserwatystów, tej samej, do której należą deputowani Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatem polskiej delegacji w tej frakcji jest Zdzisław Krasnodębski. O tym, kto będzie kandydatem całej grupy, zdecydują europosłowie w przyszłym tygodniu, jeszcze przed rozpoczęciem minisesji plenarnej w Brukseli, na której zostanie wybrany nowy wiceprzewodniczący parlamentu. Osoba, która zdobędzie wśród konserwatystów większość głosów, zostanie wytypowana przez tę frakcję na następcę Ryszarda Czarneckiego. Teraz zarówno Helga Stevens, jak i Zdzisław Krasnodębski rozmawiają z europosłami i przekonują do swoich kandydatur. Polscy europosłowie przyznają, że Helga Stevens jest osobą popularną we frakcji. Jeśli chodzi o poglądy, różni się od konserwatysty Zdzisława Krasnodębskiego. Helga Stevens jest określana jako przedstawicielka liberalno-lewicowego skrzydła konserwatystów. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował do Polaków o uznanie polskich zbrodni popełnionych na Ukraińcach. Paweł Klimkin, pytany przez dziennikarzy o ustawę o IPN, powiedział, że Polska próbuje wybielać swoją historię. Na konferencji prasowej wyraził też nadzieję na kontynuowanie dialogu historycznego między obu krajami. Z Kijowa Paweł Buszko. Paweł Klimkin zaapelował, aby kwestie historyczne były wyjaśniane między krajami w formie dialogu. Szef ukraińskiego MSZ zaznaczył, że jest gotów uznać winę poszczególnych ukraińskich formacji wobec polskiej ludności na Wołyniu. Zwrócił się też do Polaków, aby uczynili podobny krok wobec ukraińskich ofiar. Jestem gotów uklęknąć przed ofiarami narodowości polskiej. A czy wy jesteście gotowi? Niebawem 3 marca odbędzie się tragiczna rocznica we wsi Pawłokoma, gdzie rozstrzelano setki Ukraińców. Sotni Ukraińców. Paweł Klimkin skrytykował Polskę za jej politykę historyczną. To, co obecnie odbywa się w Polsce, to próba stworzenia poprzez przyjęte ustawy specjalnej percepcji swojej historii, inaczej mówiąc, wybielania siebie wobec innych. Na Ukrainie polska nowelizacja ustawy o IPN oceniana jest bardzo krytycznie. Przewiduje ona do 3 lat więzienia za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Bałtyku trwają manewry rosyjskiej floty wojennej. W morze wyszło ponad 20 jednostek, w tym kuty rakietowe i trałowce. W ćwiczeniach również biorą udział wojska obrony powietrznej i artyleria brzegowa. Rosyjska flota w najbliższych dniach będzie ćwiczyć na Bałtyku stawianie i unieszkodliwianie min, a także niszczenie nawodnych i powietrznych celów. Działania okrętów będą wspierać samoloty i śmigłowce bojowe. Przy okazji każdych manewrów Moskwa podkreśla, że mają one wyłącznie charakter obronny. Jednocześnie rosyjscy politycy i eksperci oskarżają państwa NATO o prowadzenie agresywnej polityki wobec Rosji. W ocenie analityka wojskowego Waleria Jewsiejewa Moskwa powinna działać bardzo zdecydowanie. Biorąc pod uwagę, że NATO nie jest przyjazną nam strukturą, powinniśmy dawać adekwatne odpowiedzi. Stany Zjednoczone próbują sprowokować wyścig zbrojeń, a my reagujemy, podejmując działania, które nie są środkami bezpośrednimi. Tymczasem część rosyjskich komentatorów, a także polityków związanych z antyputinowską opozycją oskarża Kreml o prowokowanie napięć w kontaktach z sąsiadami, trwonienie pieniędzy na zbrojenia i prowadzenie agresywnej polityki międzynarodowej nastawionej na konfrontację z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Moskwa zagroziła Stanom Zjednoczonym kontrsankcjami, jeśli Waszyngton nałoży sankcje na Rosjan oskarżonych o ingerowanie w amerykańskie wybory. W ubiegłym tygodniu amerykańska Wielka Ława Przysięgłych postawiła w stan oskarżenia 13 Rosjan, którzy zdaniem śledczych prowadzili działalność szkodliwą dla systemu politycznego USA. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Zdaniem wiceszefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ryabkowa, Rosja w takich przypadkach zawsze daje odpowiedź lustrzaną. Dyplomata poinformował, że Moskwa dysponuje odpowiednimi listami nazwisk osób, które mogą dostać zakaz wjazdu do Rosji lub zastosuje wobec nich innego rodzaju sankcje. Według Siergieja Ryabkowa odpowiedzią na działania Waszyngtonu będzie także międzynarodowy pozew w związku z zajęciem przez amerykańskie służby rosyjskich obiektów dyplomatycznych. Również wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji, Władimir Dżabarow, oświadczył, że Moskwa odpowie Stanom Zjednoczonym kontrsankcjami na każde działanie wymierzone w obywateli Federacji Rosyjskiej. Podkreślił przy tym, że decyzja w tej sprawie zależy od dalszego rozwoju sytuacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizor.
telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Jest 21:30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych zapewnia, że polski rząd wyjaśnia wątpliwości dotyczące polskiej ustawy o IPN. Jacek Czaputowicz, który przebywa w Nowym Jorku, odniósł się do kampanii jednej z amerykańskich fundacji, która wezwała władze Stanów Zjednoczonych do zerwania relacji z Polską. Minister Jacek Czaputowicz zaznaczył, że do kampanii fundacji nie przywiązywałby większej uwagi. Stany Zjednoczone, i to ambasador podkreślał, rządzą się zasadą wolności wypowiedzi. To w tym kontekście trzeba widzieć. Nie sądzę, żeby rząd amerykański ulegał wpływom jakiejś petycji. Także nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Mogą być tego działania tego typu podejmowane. Trzeba do tego podchodzić spokojnie. Fundacja sprzeciwia się nowelizacji polskiej ustawy o IPN. W nagraniu wideo zamieszczonym przez organizację w internecie pojawiają się osoby, które mówią, że nie pozwolą na negowanie Holokaustu oraz wypowiadają słowa polski Holokaust. Nagranie potępiła ambasada Polski w Waszyngtonie. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o powołaniu Magdaleny Pietrzak na szefową Krajowego Biura Wyborczego, które jest odpowiedzialne za organizację wyborów. Komisja przesłuchała dziś troje kandydatów, oprócz Magdaleny Pietrzak, także Pawła Szrota oraz Mirosława Sanka. Jak mówił przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński, wszystkie trzy kandydatury były bardzo wyrównane. Komisja pytała głównie o umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, w drugiej kolejności pod uwagę brano znajomość prawa wyborczego. Wojciech Hermeliński tłumaczył, co zdecydowało o wyborze Magdaleny Pietrzak. Umiejętność zarządzania na pewno, natomiast uznaliśmy, że obaj panowie, ale mówię to tutaj podkreślając ich również wiedzę, no ale jednak ten związek taki dosyć bliski z władzą wykonawczą spowodował, że troszkę spojrzeliśmy na te kandydatury inaczej niż na kandydaturę pani Pietrzak. Szef PKW dodał, że Magdalena Pietrzak zadeklarowała zachowanie dotychczasowej struktury Krajowego Biura Wyborczego. W studiu koncertowym imienia Jerzego Heralda Radia Katowice zespół Pieśni i Tańca Śląsk zaprezentował płytę Pieśni o Ojczyźnie. Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślał, że zarówno koncert, jak i płyta są doskonałym przypomnieniem pieśni, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom państwowym, wojskowym oraz rocznicom najważniejszych wydarzeń historycznych. Patrząc z perspektywy tego, co nas otacza dookoła, to te pieśni patriotyczne, one troszkę uległy zapomnieniu, więc to też jest pewne przypomnienie tego, co kiedyś śpiewano, tego, co wiąże się tak mocno z naszą historią. Ta płyta na pewno nam pomoże w nauce tych wszystkich pieśni, a właściwie w przypomnieniu, bo my je wszyscy w sercach mamy. Płyta Pieśń o Ojczyźnie to hołd zespołu Pieśni i Tańca Śląsk dla ojczyzny z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje sportowe, Maciej Nowak. Na początek podsumowanie dzisiejszych startów Polaków podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec zajęły 7. miejsce w drużynowym sprincie. Zwyciężyły biegaczki ze Stanów Zjednoczonych, Keegan Randall i Jessica Diggins. Kowalczyk cieszyła się z wyniku. Pierwsza 8 Igrzysk Olimpijskich dla polskiej drużyny to jest naprawdę, co tu dużo mówić, dla nas wielki sukces i cieszymy się, że tu jesteśmy i cieszymy się z takiej walki, jaką obydwie dzisiaj pokazałyśmy, bo obydwie dość mocno przełamałyśmy swoje niedole. Wśród mężczyzn na 13 pozycji rywalizację ukończyli Dominik Bury i Maciej Starenga. Triumfowali Norwegowie Martin Jonsrud Sundby i Johannes Hesflot Klebo. Natalia Czerwonka, Luiza Złotkowska i Karolina Bosiek i Katarzyna Bachleda-Curuś były 7 w łyżwiarskim wyścigu drużynowym. Po złoto sięgnęły Japonki. Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 24 miejsce w alpejskim zjeździe. Najlepsza była Włoszka Sofia Goggia. W klasyfikacji medalowej prowadzi Norwegia z dorobkiem 13 złotych, 11 srebrnych i 9 brązowych medali. Polska z 1 złotem i 1 brązem jest 17. Trwają 2 mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sevilla bezbramkowo remisuje do przerwy z Manchesterem United.
set, a Szachtar Donieck przegrywa z Romą 0-1. Awans do 1/8 finału, ale Ligi Europy zapewnili sobie zawodnicy CSKA Moskwa, którzy po remisie 0-0 w pierwszym spotkaniu w dzisiejszym rewanżu pokonali Crvenę Zvezdę Belgrad 1-0. Siatkarki Chemika Police przegrały na wyjeździe z Dynamem Kazań 1-3 w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń. W grupie C mistrzynie Polski z dorobkiem 8 punktów zajmują 2. miejsce. Aleksander Kristoff po finiszu z peletonu wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Abu Zabi Tour. Norweg wyprzedził Włocha Andreą Guardiniego i Australijczyka Caleba Iwana. Polacy przyjechali w głównej grupie. Paweł Poliański był 61, a Rafał Majka 71. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 21:35. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, zapraszam na część drugą wieczornego magazynu. A w drugiej części na początek dwie sprawy, kwestie międzynarodowe, a także sprawy związane z polityką wewnętrzną. To przecież ta świątynia była zburzona, bo za karę. To co tutaj tworzyć i poza tym cel swój cielesny spełniła, jest duchowa w niebie. Nie musisz jej macać, nie musisz jej widzieć, nie musisz jej dotykać. Także to debilstwo jest. A nie weź, że jeszcze tego Jezusa zabili, sami się przyczynili do śmierci. Sami się przyczynili do śmierci narodu żydowskiego w ogóle, jako takiego, który wierzy w Jahwę. I co oni jeszcze chcą tutaj? Co jest? Pana Boga zrobić to nic nie będzie, no to jest jasne. Po raz dziesiąty, po raz enty, po raz trzeci. Po raz enty ukarania. Polskie więzienie mnie nie przeraża? Po czym każda z postaci mówi polski holokaust. Później aktorzy mówią po tym, jak 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce, w tym tysiące dzieci. Polska uchwaliła nowe prawo, a ja pójdę do więzienia. Następnie jeszcze jedno stwierdzenie. Słuchajcie Polacy, to co stało się podczas holokaustu było wystarczające. Uchylcie to haniebne prawo teraz. Panie Kubie, jakie stanowisko zająć wobec tego rodzaju filmików, tego rodzaju komunikatów? Przejmować się, dyskutować, zignorować? Dyskutować chyba nie za bardzo się da, dlatego że tutaj nie mamy, ten filmik pokazuje ewidentny brak woli dialogu. No tylko pytanie jest oczywiście o autorów tego filmu, dlatego że wiemy, że autorem tej kampanii, jaka tutaj została rozpoczęta, jest Fundacja Rotermanów. To jest fundacja działająca od 2005 roku w Bostonie. Jej szefem jest Jay Roderman, człowiek, który chociaż wychował się w Stanach Zjednoczonych, służył w izraelskiej armii, czy też pracował w niej jako pracownik cywilny. I zajmuje się, jeśli się wejdzie na stronę tej fundacji, to widzimy, że dużo uwagi poświęca ona. Robią sobie koniec świata. Ja kocham czarny wyżytijar. Przypisuje się im takie intencje, tak bardzo często różne fundacje stosują taką strategię przyczepienia się, kolokwialnie mówiąc, do kogoś. O Boże, dziadu, zamknij te piosenki sprzed 100 lat. Na przykład ze frustracją i dlatego na przykład osoby na tak zwanych głodach narkotykowych z jednej strony to jest w ogóle bardzo tragiczne, a jednocześnie niestety ciekawe zjawisko polegające na tym, że osoba doświadcząca głodu narkotykowego, bo otrzymać daną substancję, jest w pewnym sensie w stanie zrobić wszystko. Są takie stany uzależnienia, które można powiedzieć, że są tego typu momentem, w którym osoba, która pragnie otrzymać substancję, jest w stanie de facto zrobić wszystko. Są takie polskie prawo karne, doświadczenia sądów polskich znają sytuacje, w których na przykład rodzice byli w stanie, nie wiem, sprzedać dziecko. Przecież H to jest spółgłoska. Żydzi używali też samogłosek, stawiali. Jeśli chodzi o uzależnienia, mamy te uzależnienia od substancji, ale mamy też coraz częściej występujące zjawisko, w którym określa należy mianem uzależnień behawioralnych, czyli uzależnień prezentujących się w jakiś sposób w pewnego rodzaju zachowaniach. Ale czy ja jestem uzależniony, ja mam przymus, ja mam nakaz wewnętrzny,
by w określony sposób się zachowywać. Mówimy tutaj o zachowaniach takich, na przykład hazard, jak nie wiem, kupowanie, jak nie wiem, korzystanie z pewnych urządzeń typu zwłaszcza, nie wiem, komputer w postaci gier, czy telefon komórkowy, czy przymus oglądania określonych rzeczy, czy też podejmowania działań, na przykład aktywności seksualnej. I tutaj jest też dzisiaj w trakcie dyskusji, w trakcie konferencji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. My tak naprawdę też debatowaliśmy, czy to są podobne uzależnienia, czy też nie. Na pewnym etapie z całą pewnością uzależnienie behawioralne może przybrać taką postać takiego, tak naprawdę takiej siły, takiego nasilenia, że z całą pewnością mogą one przybrać bardzo podobną postać kliniczną, jak uzależnienia te związane z substancjami, tak? A więc w pewnym momencie ten nakaz wewnętrzny może być tak silny. To już kończąc to moje wprowadzenie takie teoretyczne, warto zwrócić uwagę też na to, że uzależnienie to nie jest stan, który pojawia się na przykład w wtorek. Że w poniedziałek nie byłem uzależniony, ale we wtorek już jestem uzależniony. Tak nie jest. Są sytuacje, rzeczywiście wśród terapeutów zajmujących się problematyką uzależnień zwraca się uwagę, że są pewne, zwłaszcza substancje psychofarmakologiczne, psychostymulanty tak zwane, a więc pewne środki farmaceutyczne, które uzależniają, które rzeczywiście mają bardzo, bardzo silną moc uzależnieniową, tak? Mówimy tu o pewnej grupie bardzo silnych narkotyków. Natomiast najczęściej jednak jest tak, że dana substancja, albo mówimy o danym postępowaniu, dana osoba niejako wkracza w ten stan uzależnienia. Pierwszy jest pewnego rodzaju spotkanie się, zetknięcie się na przykład z daną substancją albo z daną jakąś czynnością. Następnie mamy sytuację, w której kolejny raz zaczyna nas intrygować na przykład działanie danej substancji, albo zaczyna nas intrygować działanie na przykład, nie wiem, na przykład gier hazardowych, prawda? Jak to działa? Następnie kolejnym etapem jest ten etap już pewnego rodzaju przyzwyczajenia. Kiedy ja po prostu regularnie korzystam na przykład z gier hazardowych, regularnie, nie wiem, ktoś ogląda treści pornograficzne, czy regularnie ktoś przyjmuje alkohol, i w pewnym momencie mamy ten płynny czas, kiedy to uzależnienie staje się częścią de facto mnie. Ja nie jestem w stanie w tym momencie już powiedzieć sobie nie, ponieważ kontrolę nad moim postępowaniem, nad moją wolą, nad stanem ducha również, bo pamiętajmy o tym, że uzależnienie jest także chorobą duszy człowieka, kiedy w pewnym momencie ta substancja albo ta czynność przejęła nad daną kontrolę. A więc dopiero wtedy możemy powiedzieć o pojawieniu się takiego uzależnienia. To byłoby takie moje tutaj wprowadzenie w temat, byśmy wiedzieli też jakby, że mamy do czynienia z pewnymi zaburzeniami psychicznymi, z pewną grupą zaburzeń psychicznych, które oczywiście poddawane są terapii, ale to może w innym miejscu, w innym momencie naszej tutaj rozmowy bym o tym powiedział. My tu mówimy o, mówiąc o uzależnieniach, mówimy o zjawiskach, to znaczy o przyczynach uzależnień, które to są najczęściej legalne z perspektywy państwa. No bo mówimy o alkoholu, o papierosach, o używkach, no narkotyki są nielegalne, tak? Ale tutaj to są te rzeczy legalne. Lub mówimy o rzeczach, które same w sobie też są no, neutralne. No nie wiem, internet, komórka mówimy, bo też mówimy o takich uzależnieniach. One są same w sobie neutralne. A więc państwo to czy popiera, czy dopuszcza. I z tego też czerpie jakieś zyski, ale też to, jak też wiemy, generuje koszty. Panowie, jak to jest w systemie, ten przypadek różnych uzależnień w systemie ekonomicznym, finansowym, jak to się plasuje w systemie finansowym państwa, zagadnienie uzależnień, ich przyczyn tak, i ich skutków. Ujmując koszty finansowe całej gamy różnych uzależnień, bardzo ciężko wskazać konkretną liczbę, ponieważ o ile takie sytuacje patologiczne, zjawiska patologiczne, jak alkoholizm, nikotynizm czy narkomania, jesteśmy w stanie wyliczyć, czy to straty, które ponosi państwo na obrocie nielegalnych substancji, czy koszty, które ponosi państwo zarówno przeciwdziałając zjawisku uzależnień, ale również ponosząc już koszty leczenia tych zjawisk patologicznych, alkoholizmu, narkomanii czy nikotynizmu, a wszystkim konsekwencje tych uzależnień, ponieważ uzależnienia są w sobie to jedno,
a drugi moment to są konsekwencje zdrowotne, przeciw którym państwo również nie tylko powinno działać, ale które również powinno naprawić. Więc tutaj można powołać się na kilka statystyk w takim wymiarze finansowo-ekonomicznym. Najbardziej podstawową konsekwencją dla zdrowia człowieka w przypadku nikotynizmu jest, będzie to bardzo odkrywcze, jest to rak płuc. Rokrocznie państwo, budżet państwa pochłania ponad około 30 milionów złotych, jeśli chodzi o leczenie raka płuc w Polsce. Jest już bardzo dużo, a wiemy, że rak płuc nie jest jedyną konsekwencją nikotynizmu. Jeśli chodzi o leczenie alkoholizmu w Polsce, rokrocznie państwo wydaje na to pół miliarda złotych. Więc już z samych tych dwóch wydatków plasuje nam się kwota około 800 milionów. Do tego dokładając nakłady finansowe ponoszone przez czy to budżet państwa, czy to przez jednostki samorządu terytorialnego, które walczą, działają i leczą skutki zjawisk patologicznych. To ta suma będzie kształtowała się dużo wyżej. Dużo pracowników jest i tynkują, olej tam jest na dole, też jest sprawdzany poziom, przede mnie, bo tam jest ogromny kontener, setki litrów tej takiej benzyny do tych suszarek, które są na dole. Dużo rzeczy tu było. Następną, no to mamy. No też jest. A jest tutaj ten. Następna to jest, bo dzisiaj jest który? Dzisiaj 21. To następną mam 24. To to jest sobota. No jest to deprawacja na przykład dzieci i młodzieży. Jest to zaburzenie rozwoju, zwłaszcza najmłodszych, jeśli mówimy tutaj o uzależnieniach behawioralnych, takich jak pornografii. Ona 25 Tomaszewski. Ja 25. W różnych innych dziedzinach. Tomaszewski. A potem ma dopiero 28. Dotyczą dzieci i młodzieży. Dopiero w dalszym, na stadium osób starszych. Jest to zjawisko, które nie możemy wyrazić pieniądze, ale możemy mówić o ich skali, wyrażając sobie kupę im koszt społeczny. No Rysiek na piątek, 23. Pociąga. No, w budowaniu więzi, w nawiązywaniu nowych więzi, w utrzymaniu relacji. Co to jedne z licznych. Czyli w piątek. Konsekwencje. Więc warto pamiętać o tym, że było kosztów finansowych. Są również bardzo trudne w oszacowaniu, ale w wyrazie takim materialnym, ale równie istotne, a może nawet i bardziej istotne, koszty społeczne. No będzie chętnie, będzie czego. Mam dane, które mówią, że na przykład, żeby to też udać w jakieś konkretne liczby, w roku 2013. Tak. Może tego wieska brzyka. Wpływy do budżetu państwa, no tylko nic. Z tytułu sprzedaży alkoholu, tak nie przywiązany ten piesek. 812 milionów złotych. Wpływy. 11 miliardów, no prawie 12 miliardów. No w ogóle na prawie nie jest. No dobrze, to się dzieje, miłość. W tym roku, w 2013, wydatki na leczenie medyczne z powodu alkoholu. No dobra, czyli w piątek, czyli jutro jest czwartek, pojutrze. 514 milionów. Poczekaj, na którą tam iść, na którą w piątek? Też mam dane, które mówią, że... Bo to teraz nie jest tak na czwartą, ale... Zdowarzyszenia Kolibę. Dobrze. Będę zaglądać do telefonu. Wydatki ZUS w kategoriach absencji chorobowych mężczyzn w pracy, tak? Utraty produktywności pracy, wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwy kierowców. Słuchaj, ale ten telefon chyba tu trzeba będzie, ten Rysio niech doładuje taki numer. To tylko 25 złotych, jak to nie kolejna osoba doładuje. Nie trzeba tam tego towarzymenty, bo to nie zapomniał. Rocznie państwo traci
39 no, to będzie tylko odbierane, też pewnie może na jakiś czas. Zyskuje niecałe 12 miliardów, traci rocznie 39 pamiętam, miliardów. Pamiętam, to są koszty, mówię, te pośrednie, których nie widać bezpośrednio. Okej, okay, jutro pytanie biorę, kolejne pojawia się, panowie. Na razie, hej. Jak sobie z tym radzić, jak zapobiegać tym kosztom, czy tym uzależnieniom, tak to powiedzmy. No prohibicje już przerabialiśmy w Ameryce, tak? To nie działa. Także widzicie państwo, to takie w takim razie co? Wojny. Znaczy mało włos w Polsce też mielibyśmy prohibicję. Odzyskanie podległości 5 głosów w Sejmie zabrakło, żeby wyszła pełna prohibicja. Ówczesne feministki przegłosowały taką półprohibicję do pewnego promila, nie można, znaczy do pewnego procenta alkoholu nie można było produkować. Także nie było daleko. A paradoks polega na tym, że wszystkie uzależnienia generują duże zyski. Dla państwa, dla przedsiębiorców, dla systemu gospodarczego, tak. Bo tutaj skupiliśmy się na początku przez chwilę nad alkoholem i nikotyną, ale są przecież takie uzależnienia jak zakupoholizm, tak, czyli po prostu nadmierne kupowanie różnych produktów, internetoholizm, czyli siedzenie w internecie, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystkie zachowania ludzkie, które zostają przegięte w jakiś sposób i za którymi przestają panować, po prostu mogą być, mogą zamienić się w choroby. Zamieniają się w choroby po prostu, tak? Jeżeli ktoś jest zakupoholikiem, no to państwo po prostu jest szczęśliwe, bo on po prostu idzie do sklepu i wydaje masę pieniędzy na rzeczy, które nie są potrzebne, tak? PKB rośnie, eksperci gospodarczy są szczęśliwi, po prostu, bo kraj staje się bogaty, a to, że jakiś tam człowiek po prostu jest kompletnie zagubiony i zniszczony w mieszkaniu pełnym rupieci, które nie są potrzebne, mało kogo to obchodzi, tak? Tak jak mało kogo obchodzi, dlaczego ludzie, którzy przekraczają pewną granicę, robią to, co robią, bo tak jak powiedziałem, no, większość naszych zachowań, które na co dzień na co dzień mamy te zachowania, tak, zakupy, jedzenie, bo to jest też uzależnienie od jedzenia na przykład, tak, czy palenie papierosów, czy picie alkoholu, w pewnych regułach gry nie są groźne. Po prostu wynikają z naszej codzienności. Problem pojawia się wtedy, kiedy one stają się elementem zastępującym życie, tak? Kiedy dla zakupów, kiedy dla alkoholu, nie wiem, narkotyków, internetu, porzucamy kontakty międzyludzkie. Tu się zaczyna problem. Także moim zdaniem problem rodzi się dość wcześnie i to myślę, że w okresie szkolnym tak naprawdę, kiedy jeszcze jesteśmy wszyscy dziećmi i problem wynika z niedostatecznego poziomu interakcji na początku z rodzicami, a później, co wynika z kontaktu z rodzicami nie do końca zbornych, pojawiają się kłopoty z relacjami międzyludzkimi, tak, z kolegami w klasie, z koleżankami w szkole, później idziemy wyżej, jeśli nie mamy zaspokojonych umiejętności funkcjonowania wśród ludzi, jesteśmy samotni z problemami, które mamy, no to pojawiają się erzacy zastępcze, erzacy. Czyli miast ludzi, otaczamy się przedmiotami, miast rozmów, zaczynamy nadużywać alkoholu, który przecież daje nam taką świetną bajkę, bo jesteśmy wtedy piękni, wspaniali, silni, najlepsi, tak. Także ja bym szukał przyczyn problemu, a nie efektów. Jestem w tym kierunku, myślę, na to patrzył. Owszem, kiedy już zostaje przekroczona bariera, za którą jest po prostu choroba najnormalniej w świecie, no to wtedy trzeba zastanowić nad tym, jak takiemu człowiekowi pomóc, tak? Jak pomóc człowiekowi, który po prostu zagubił się kompletnie i miast funkcjonować wśród ludzi, funkcjonuje wśród przedmiotów czy używek. Tylko że z mojego punktu widzenia, jak już do tego dochodzi, to jest trochę za późno, bo uzależnieni będziemy zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, czy ktoś nam pomoże, czy nie. Bo w pierwszej części programu było takie pytanie od słuchaczy, dlaczego się przymusowo nie leczy ludzi uzależnionych? No, ja tutaj zadam pytanie do naszego kolegi, który jest ekspertem w tej sprawie. Czy przymusowo można kogoś wyleczyć z uzależnienia? Przymusowo, bez jego chęci, woli i wiedzy o tym, że problem w ogóle istnieje. Znaczy, odpowiadając na to pytanie, bo myślę, że to jest pytanie, które tak naprawdę jest obecne w ogóle w gronie terapeutów od dłuższego czasu i w takiej dyskusji społecznej.
bo z jednej strony mamy, tak jak tutaj była mowa i dyskutowaliśmy o tym w pierwszej części programu, pewne takie tryby, pewne instytucje prawne, byśmy tak powiedzieli, które pozwalają na podjęcie terapii bez zgody danej osoby. I w Polsce mamy takich kilka rodzajów terapii bez zgody. Jedna dotyczy chorych psychicznie osób, druga dotyczy osób zakażonych różnymi substancjami, a trzecia dotyczy osób, które są uzależnione. Mówimy tutaj głównie o uzależnieniu od alkoholu, bo uzależnienie od narkotyków jest możliwe do leczenia bez zgody, ale tylko w wypadku osób niepełnoletnich tak naprawdę. Ale jakby nie uciekając od tego pytania, od odpowiedzi na to pytanie, bo ono jest ważne, w wypadku osób, które są uzależnione od osób, od chorób, które są chore psychicznie albo są zakażone, rzeczywiście możemy powiedzieć, że leczenie bez zgody w pewnych sytuacjach może przynieść o tyle pozytywny efekt, że na przykład, nie wiem, osoba chora psychicznie nagle w wyniku psychofarmakologii, brania substancji jakichś na farmakologicznych, ona uświadomi sobie rzeczywiście, jej coś się ze mną działo nie tak. Ja nie miałam tak zwanego wglądu w choroby, ja nie rozumiałam, co ja robię tak naprawdę. Doświadczałam takich objawów, które powodowały, że ja tego nie rozumiem. Osoba zakażona jakimiś rzeczami, które z niezrozumiałych przyczyn nie chce się leczyć, jeżeli przymusowo będzie odizolowana, ona też może być de facto, no, z perspektywy takiej epidemiologicznej, wyleczona na przykład z danego zaburzenia wirusowego, prawda? Natomiast w wypadku rzeczywiście uzależnień, no tu się zaczynają takie przysłowiowe schody, dlatego że terapia uzależnień to jest tego typu forma działań, która polega przede wszystkim na kształtowaniu motywacji danej osoby. Jeżeli my przyjmujemy kogoś do szpitala bez zgody, to mamy motywację w tym momencie, która nie istnieje de facto, bo ten pacjent nie odczuwa pragnienia leczenia, ponieważ on mówi wprost: ja jestem zdrowy, to wy macie problem. To nie jest problem po mojej stronie, tylko problem leży po waszej stronie. A więc jeżeli jeszcze my go zamkniemy w szpitalu bez zgody, na przykład bo jest uzależniony w tym wypadku już od tego najczęściej pojawiającego się w dyskusji alkoholu, to ta osoba tak naprawdę najczęściej będzie miała motywację no, zupełnie zerową, tak? Tak, no to pojawia się drugie pytanie, zadam je sam sobie w tym momencie, bo de facto ono się jakby pojawia tutaj również. W takim razie po co jest przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu? No w mojej ocenie przede wszystkim jest ono obecnie ma ono rację bytu z jednego tylko powodu, z perspektywy rzeczywiście, znaczy może z dwóch. Po pierwsze jest to działanie, które ma na celu ochronę rodziny przed destruktywnymi, niszczącymi działaniami osoby, która jest uzależniona od alkoholu. W literaturze przedmiotu mówi się, że tak nie jest, ale praktycznie rzecz biorąc rzeczywiście możemy zobaczyć taki cel działań przymusowych wobec osób uzależnionych, dlatego że te osoby po prostu swoim postępowaniem, swoim działaniem, one w sposób bezpośredni niszczą rodzinę. A rodzina, tutaj przypomnę też tak z perspektywy takiej prawnej, o czym warto, żebyśmy pamiętali w różnych dyskusjach, rodzina jest wartością konstytucyjnie chronioną. I to nie jest tylko slogan prawników, ale to jest rzeczywiście pewien element, o którym my musimy pamiętać. Konstytucja, a więc podstawowe prawo Rzeczypospolitej, chroni rodzinę jako wartość, jako unikat, jako coś szczególnie istotnego. Pamiętajmy o tym. I tak naprawdę te komisje antyalkoholowe, które jakby inicjują postępowanie tak naprawdę w sądzie opiekuńczym w związku z uzależnieniem danej osoby, z jej takimi działaniami, one de facto swoją decyzją chronią rodzinę, zwłaszcza małoletnich, ale nie tylko. Chronią po prostu rodzinę jako wartość. Czy w ogóle jest możliwe wyleczenie już tak trochę naokoło, ale no, musiałem to powiedzieć do Państwa, żeby jakby wyjaśnić pewne całe spektrum. Czy jest możliwe? Powiem tak, są sytuacje, w których jest to możliwe, ale powiem czemu. Czasem zdarzają się takie sytuacje, takie scenariusze, takie zdarzenia, w których osoba, która trafia po raz pierwszy na przykład na terapię bez zgody, na przykład się tego przestraszy. Pojawia się jakiś motywator. Tym motywatorem może być lęk. On nie jest trwałym i silnym motywatorem, ale u innych osób on może rzeczywiście czymś skutkować. Może być także sytuacja, w której ktoś tak naprawdę, można powiedzieć, doświadczając tego stanu, czyli takiego bez zgody przyjęcia do szpitala w pewnego rodzaju przymusie, on w jakiś sposób rzeczywiście w tym momencie natrafi na przykład na kogoś, kto stanie się dla niego autorytetem. Może być tego typu sytuacja. To jest troszeczkę w pewnych efektach podobne, bo i w tym wypadku mówimy o pewnych formach resocjalizacji, podobnie jak z więzieniem. To jest takie pytanie, czy ktoś z więzienia wyszedł zresocjalizowany.
Ale no wyszedł. Bywały takie sytuacje, zwłaszcza w momencie, w którym w tym więzieniu spotkał kogoś, kto w jakiś sposób go pozytywnie zafascynował. I tak naprawdę tutaj ta fascynacja rzeczywiście tą na przykład jednostką albo daną grupą, w tym momencie pozytywna, ona jest w stanie jakby wprowadzić te zmiany. Natomiast sam przymus leczenia antyalkoholowego, leczenie antyalkoholowe, leczenie zależności alkoholowych, on nie gwarantuje terapii, nie gwarantuje wyleczenia w żaden sposób, niestety. Panowie, tak, żeby też naszą dyskusję jakoś też zilustrować konkretnie,